Czy naprawdę chcesz ją zabrać dlatego, że tak mówi jej matka? Przyda nam się każda pomoc. Chyba masz rację. Szarzy strażnicy zawsze zdobywali sojuszników, gdzie tylko mogli. Jak to miło z twojej strony. No to ruszajmy w dalszą drogę w takim razie. Żegnaj, matko. Nie zapomnij o gotującym się gulaszu. Nie chciałabym wracać do spalonej chaty. Ha! Już prędzej zobaczysz, jak plaga zalewa całą okolicę razem z moją chatą. Ja chciałam tylko... Tak, wiem. Baw się dobrze, skarbie. Dobra, dostaliśmy Morrigan. Przy okazji nasi kompanii nabili też level. Więc tak. Pies. Pies do siły. Alister z kolei też do siły. Może trochę do zręczności. Ten punkt do zręczności. Dwa punkty do siły. Dalej. I ty jak najwyższy co? Ja bym ci dał chyba taktykę. Dodatkowy slot się przyda na taktykę. Dalej. Groźba. Czy może balans tarczą? Postać nauczył się dostosowywać do obciążeń tarczy. Obroną tarczą tracił modyfikator do ataku. To jest fajna rzecz. Dobra, to dajemy to. I Morrigan od razu sobie, proszę, regulujemy. Więc tak, ona ma zielarstwo. Zielarstwo się przyda. Możemy robić słaby układ leczniczy. Deselfi korzeń, kolba, przysmak ma bari. Przysmak ma bari służy do leczenia psa. Więc i słabsza mikstura lyrium. No dobra, na razie jeszcze nie będziemy tu robić niczego. Ale tak, ona jest, to znaczy, Morrigan jest zmiennokształtnym. Zaraz wam pokażę. To jest mag, który posiada zdolność, a raczej profesję zmiennokształtnego. Może się przemienić w pająka w podstawowej formie, później w niedźwiedzia, w latający rój i z mistrz zmiennokształtny. To chyba taki monstrualny pająk będzie. I do tego jest wyszkolona trochę w sile żywiołów, raczej słabo, ale będziemy szli raczej tu w lód. Chcę dojść do czaru Stożek Zimna, przydatny na bossy, silnych przeciwników. I do tego będziemy jeszcze szli w ducha, do miażdżącego więzienia. I jeszcze przyda się... Coś by się tu jeszcze przydało. Groza, sen, koszmar na jawie, klątwa, cierpienie, paraliż, mistycyzm, masowy paraliż. Fizyczny, jeśli im się nie uda, zostają tylko spowolnieni. Ten koszmar na jawie jest kuszący, albo gif paraliżu, gif strażniczy, gif albo w gify są też całkiem niezłe. Ale w tym to już później będziemy się martwić, czy zastanawiać. Tak, najpierw sobie ułożymy. Błyskawica tutaj, ten atak, uścisk zimy tutaj, z kolei uderzenie umysłu tutaj. Groza tutaj. To jest w przeważającej mierze makentropii. Oszołomienie. To są wszystko do zmiany statusu. Wyssanie życia może być tutaj. Klątwa podatności tak samo tutaj. I pająk. No pająka możemy ci dać tutaj. Plus do tego damy ci jeszcze oczywiście słaby układ leczniczy w to miejsce. Układ leczniczy zwykły. I miksturę lyrium tutaj. No. Tego, czy my mamy jakieś rzeczy dla ciebie do zebrania, czy nie? Mamy szatamaga. Kaptur zaklinacza, tak, przynajmniej. Kaptur wygląda idiotycznie, ale no trudno, daje jakieś bonusy, więc się nie będziemy tutaj przekomarzać. Szatamaga, plus 1 siły woli, plus 2 do magii, plus 10% do obrażeń zimne. Nie, to jest lepsze, to mamy aktualnie. Jeszcze broń jakąś mamy? Mamy, magiczny kostur. Ale jest dokładnie taki, nie, trochę słabszy od naszego. Więc nie będziemy już nic więcej wymieniać. A, przepraszam, jeszcze musimy dodać amulet maga wojny. To jest plus 5 do wszystkich rodzajów obrażeń magicznych. Do tego plus 5 do odporności, no bla bla bla. Plus 1 do regeneracji żywności podczas walki. Plus 15 do otrzymywania efektów uzdrawiających. Kurczę, to by się przydało komuś dać. No dobra, to tobie damy to. A, tobie w takim razie damy to podczas walki. Nie, moment. Co my mamy? Wszystkie atrybutów. No trudno, w takim razie musimy dać to Morrigan. Jakieś tam zawsze bonusy będzie miała.
Do siły woli też się nie przyda. Ok, możemy iść dalej. Czy tutaj jest taka fajna rzecz, bo pokażę, że pies coś znajdzie. O, widzicie? W różnych miejscach można zapytać psa o różne rzeczy. Pogłaskaj psa, zostaw psa, widzisz coś ciekawego? O, teraz on coś znajdzie. Fakes niczego nie znalazł. No jak niczego nie znalazł? Miał coś znaleźć. Tutaj? Coś tu była jakaś skrytka chyba. O właśnie. Są poplątane przędze i koniec ciągnie ze sobą po ziemi. Otrzymany przedmiot. Co otrzymaliśmy? Okruk, grzyb, elfi korzeń. Naszyjnik plemienny. Splątany kłębek przędzy. O właśnie. Splątany kłębek, kłębek szaro-brązowej wełnianej przędzy wciąż jest olśniony po tym, jak ośliniony. Jezus Maria, jak ja czytam. Trzymany go w pysku Mabari. No dobra, jakiś tam prezent dostaliśmy. Zobaczmy później, komu będziemy je rozdawać. Dobra, to ja wam podziękuję i zapraszam na dalsze odcinki. Zagrajmy w Dragon Age Początek. No, hejka. Hejka wszystkim. No, dawno nic nie nagrywałem, więc wracamy do Dragon Age'a. Początek skończyliśmy w momencie, gdy Morrigan, ta czarodziejka, się do nas przyłączyła. Tylko niezbyt się z tego powodu była zadowolona, jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, jeśli nie, to zachęcam. Dobra, no sprawdzę tylko, ogarnę, co ja tu mam. Mam tak, tu mam włączone, tu mam psa. Alister, psa tylko sobie przełożę, bo mi Fraps zasłania. Skille. I mamy Alistera. No i super, idziemy dalej. Tutaj już nic nie ma do roboty. Zapisywanie. I udajmy się dalej. Jak sobie życzysz? Dobra, pierwszą naszą. To jest mapa właśnie Feraldenu i zarazem kraina, po którym się poruszamy. Nie będzie niestety dane nam obejrzeć całego świata Tedas. Zostaje tylko Ferelden. Może w Dragon Age 2 się pojawi. I rzeczą. My jesteśmy tutaj. To jest chatka Flemet. Więc musimy się udać do Lothering. To też, i to też zrobimy. Ciekawe, czy na drodze coś nas spotka, czy raczej nic. Nie, nic nie spotkało. Nawet lepiej, bo zazwyczaj jak nas spotykają, to będzie to z 50 mrocznych pomiotów do wycięcia. Dobra. Dochodzimy. Tak będzie teraz mała przygoda z bandytami. Znaczy nie będę spoilerować, więc sami zobaczcie. Czemu tak długo wczytuję? Szybciej. Obejrzyjcie ten filmik. I dopilnujcie, żeby żołnierze zostali wyposażeni. Musimy szybko odbudować to, co straciliśmy pod Ostagarem. Są tacy, którzy chcieliby wykorzystać naszą chwilową słabość. Musimy odeprzeć ten najazd mrocznych pomiotów, ale musimy też postępować rozważnie i bez wahania. Wasza lordowska mość, mogę coś wtrącić? Ogłosiłeś się regentem królowej Anory i twierdzisz, że musimy się zjednoczyć pod twoim sztandarem. Ale co z utraconą pod Ostagarem armią? Twój odwrót był niezwykle fortunny. Wszystko, co robię, robię po to, by chronić niepodległość Fereldenu. Nie uchylam się przed swymi obowiązkami wobec korony. Wy też przed nimi nie uciekniecie. Panowie nie złożą hołdu na twoje żądanie. Zrozumcie jedno. Nie pozwolę, by cokolwiek zagroziło krajowi ani z zewnątrz, ani od wewnątrz. Pigan, proszę! Wasza wysokość! Twój ojciec ryzykuje wojnę domową. Gdyby Emon tu był. Pigan, mój ojciec służy krajowi. A czy uczynił to, co było w interesie twego męża, wasza wysokość?
No, to był mocny akcent. Wiecie, ja jestem zadowolony z poziomu polonizacji Dragon Age'a. Aktorzy się wczuwają w rolę i spokojnie można to słuchać, nie krzywiąc się. Panowie, pobudka. Kolejni podróżni, którymi trzeba się zająć. Domyślam się, że ta ładniutka panna to ich przywódczyni. Nie wyglądają jak pozostali. Może powinniśmy ich przepuścić. Nonsens. Witajcie, podróżnicy. Rozbójnicy, polujący na uciekających przed mrocznymi pomiotami, jak przypuszczam. To było naprawdę głupie. Dajmy im lekcję. To tak się wita nieznajomych? 10 srebrników i pozwolimy ci iść dalej. Co możemy odpowiedzieć? Powinniście posłać swojego przyjaciela, nie jesteśmy uchodźcami, a więc jesteście powrócami my, ta... Nie mam takiej sumy. A co jeśli ci nie uwierzę? Jakie wyjście znajdziemy z tej nieprzyjemnej sytuacji? Pozawijam was i problem rozwiązany.